zorganizowaliśmy w dniu dzisiejszym turniej Yorki Bola, takiej nowej odmiany sportu, który ma swoją siedzibę w Sosnowcu, jedyne boiska w Polsce, które, no, na które gramy dzisiaj. Tak jak mówię, przyjechały drużyny z Sosnowca, z Sarnowa, z Kłobucka i z Katowic. Kategoria Open, czyli no, chłopcy starsi, bez ograniczenia wiekowego, i kategoria 98 i młodsi. Po dwie drużyny z każdej placówki, no i tyle. No. Super zabawa, jesteśmy przed finałami. Chciałem podziękować serdecznie ludziom, dzięki którym to w ogóle się odbyło. Przede wszystkim firma Yorki Ball, Stowarzyszenie Yorki Ball Sosnowiec, pan Marek Biczak, Adrian Biczak, Adrian, właściciel tutaj tego hali Yorki Balla. No i firmy, na pewno firma AP Sport, zaaktywowani.pl. Słuchajcie, chłopak, który bezinteresownie pożycza nam tutaj, udostępnia nam grę w tym obiekcie, bez kasy, bez niczego, także serdeczne dzięki, naprawdę i spokojnie. Kolejne słowa podziękowania kieruję do pana Marka Biczaka, prezesa Stowarzyszenia Yorki Ball Sosnowiec. Oczywiście nasi sponsorzy, firma AP Sport, dziękuję serdecznie Marcin. I nasz sponsor strategiczny, który obsługuje całą imprezę, który się nagrywa, robi zdjęcia, firma zaaktywowani.pl. To jest taki portal, który... Ja wam o tym niektórym mówiłem, to jest portal internetowy, gdzie można normalnie się zalogować na stronie zaaktywowani.pl. Fajna zabawa, na przykład potrzebujecie sparing partnerów do grania, na tą stronę się logujecie i wyszukujecie drużyny, na przykład nie wiem, koszykówkę, siatkówkę, super sprawa. Także będziemy w kontakcie, wam powiem, jak to zrobić i to co obiecałem, będzie zrobione. Słuchajcie, no, dziękuję serdecznie jeszcze raz, dziękuję chłopcom, który się wrócił, najdłużej tutaj już raz jechał, półtorej godziny, dzięki, że jesteście, Katowice dzięki, Sosnowiec Sarnów. Dobrze, teraz przejdziemy do wręczenia nagród. Oczywiście dziękuję sędziowie, przepraszam. Panowie sędziowie, ja bym chciał zaprosić na środek pana dyrektora Domu Dziecka imienia Dominika Sawior w Sarnowie. Mój szef, zapraszam serdecznie. Dzięki. I pana Marka Biczaka, też zapraszam tutaj. Słuchajcie, zaczniemy od nagród indywidualnych, dobrze? Może tak od końca, ale nagrody indywidualne. Będzie, pan Tomek będzie nam pomagał. Brawa dla pana Tomka. I kolegi Piotra. To wszystko moi bezcenni. Moment jest historyczny, bo to są pierwsze domów dziecka i w tej dyscyplinie sportu, która jest rzadką, bo to jest jedyna w Sosnowcu, jedyna na Śląsku, jedyna w Polsce, tak, sala. Tak, no więc coś wyjątkowego dzisiaj dzieje się, 24 marca. Bardzo się cieszę. I wręczam. Dyplom dla najlepszego zawodnika w kategorii młodszej, dla Patryka Biernackiego. Piękna koszulka. Tutaj burzliwe jury debatowało nad najlepszym zawodnikiem w kategorii starszej i
bezapelacyjnie najlepszym zawodnikiem kategorii starszej został zawodnik Sosnowca Artur Pałasz. Dobrze, teraz zaczniemy od kategorii młodszej. W kategorii młodszej trzecie miejsce dla Domu Dziecka w Kłobucku. Do Kłobucka. I niech widzą, co to grać. Drugie miejsce po przepięknym finale, naprawdę finały dzisiaj były urzekające i w jednym finale i w drugim finale były dogrywki. No ale niestety, drugie miejsce dla zespół opiekuńczo-wychowawczy numer 2 Sosnowiec. Gratulacje panowie. Chłopcy, mam nadzieję, że za rok będziecie pierwsze miejsce tutaj odbierać, tak? Nie ćwiczą. Po kubeczku. Po kubeczku. Proszę bardzo. Kategoria młodsza, pierwsze miejsce, Dom Dziecka, Stanica, Katowice. Gratulacje. Proszę od pana prezesa. Proszę w za rok myślę, że też taki odbierzecie koszulki dobrego. Proszę bardzo. I wasze. Juba. I teraz kategoria starsza, po bratobójczych pojedynkach bracia kontra bracia i Sosnowiec kontra Sarnów w półfinałach. Trzecie miejsce dla drużyny B, Dom Dziecka im. Dominika Savio w Sarnowie. Zapraszam po prostu. Bracia Dziecko! Będziecie się musieli podzielić bracia. Dobrze, że to pójdzie do jednego domu. Do pana prezesa, proszę bardzo. I idzie to do jednego. Wszystkie dobre. Tak, trzymajcie chłopcy. Drugie miejsce, zespół opiekuńczo-wychowawczy numer 2, Sosnowiec. Myślę, że pierwsze miejsce za Dom. I teraz ostatnia nagroda. Pierwsze miejsce dla kategorii Open. Dom Dziecka imienia Dominika Savio w Sarnowie. Słuchajcie, tak naprawdę. Tak, trzymajcie. Tak, jest większy, macie wiadomo. Majki mniejszy. Zawsze. Długi razem mieszkacie, to nie. Jeszcze tak, jeszcze na koniec takie drobne podziękowania dla wychowawców. Zapraszam Darka z Domu Dziecka Stanica. Zapraszam. Zaprawda nie do tej dyscypliny. Fajny kierunek. Dzięki. Proszę, na pana lepiej dobrze znalazł. To dla mnie. Tak. Proszę, piłeczka. I piłeczka dostałem. Wielkie dzięki. Dziękujemy. Dom Dziecka imienia Janusza Kolczaka w Kłobucku. Zapraszam Andrzeju, proszę. I Dom Dziecka, Sosnowiec, a tu zapraszam. Ja dzisiaj jestem w podwójnej roli, ale to nie zrozumie cię. Chodź, chodź. Tak? Proszę, na ciebie tylko teraz tak, słuchajcie, na koniec ja chciałem wyróżnić tutaj szczególnego zawodnika, który grał w dwóch składach.
Kłobucku i Sosnowcu. Chciałem wrócić tutaj naszego Radka. Najmniejszy zawodnik, najmłodszy. Słuchajcie, brawo panie Dziewczynie. Bardzo jest. Dziękujemy serdecznie. Zapraszamy za rok. Dziękuję bardzo.